Chwała Panu. Bóg jest dla nas dobry i świadectwem tego jest między innymi to, że jesteśmy na tym miejscu. Przyszliśmy o własnych nogach, o własnych siłach, niejednokrotnie swoimi autami, w dobrym, wygodnym ubraniu, czyści, pachnący. To wszystko świadczy o tym, że dzisiejsze czasy są czasami dobrymi i kto jest mądry w tych czasach gromadzi łaskę Bożą, gromadzi błogosławieństwo Boże, tak jak swego czasu Józef robił zapasy na czasy głodu, na czasy trudne. I później cały Egipt i okoliczne kraje, narody, między innymi sami bracia Józefa, przyszli do niego po chleb. I okazało się, że w tych trudnych czasach wszyscy przyszli do tego, który w czasach łatwych, dobrych, sposobnych gromadził. I wiecie, czasem ludzie może patrzą z zewnątrz i myślą, on sobie nie pozwala. On sobie nie pozwala. On jakieś prowadzi ascetyczne życie, pilnuje się jakoś zasad, korzystałby z życia. Przecież są dobre warunki. Ale wiecie, kiedy przyjdzie trudny czas, okaże się, że ten może w cudzysłów dziwak, on dobrze postępował. Teraz on sobie radzi bez problemu, a my jesteśmy pełni trwogi. Dlatego niech Bóg nam dopomoże właśnie umieć wykorzystywać czas, wyciągać właściwe wnioski i nie dać się oszukać. Czas dostatni, czas spokoju, pokoju, on również wpływa na to, że przychodzi nieczuwanie, przychodzi stan nietrzeźwości duchowej, rozpasania, rozluźnienia. I dla nas właśnie trzeba być bardzo czujnymi w dzisiejszych czasach i dobrze jest, kiedy jeden drugiego, brat, siostra, pobudza do tej czujności. I właśnie to jest dobre, bo załóżmy na przykład, gdybyśmy byli teraz wszyscy w domach, nie usłyszelibyście już chociażby tych słów, które padły do tego momentu na tym miejscu. Wasze serca byłyby niepouczone, wasze serca może już by odeszły w pewnym sensie i też moje w ten stan nieczuwania. Ale ilekroć chrześcijanin idzie do Słowa Bożego, idzie na nabożeństwo, idzie w światło Boże, wtedy obnaża się wszelkie skrzywienie naszego charakteru, wszelki zły kierunek w naszym życiu i niech będzie za to chwała Panu. Będę przechodził do Słowa Bożego. Psalm 90. I tam są słowa męża Bożego Mojżesza, który chyba z proroków Bożych był w pewnym sensie najbardziej błogosławiony. Jeśli wziąć pod uwagę wielkość dzieł Bożych, które Bóg czynił przez proroków swoich, cuda, które Bóg czynił przez proroków swoich, i jeszcze wziąć pod wzgląd to, jak blisko Bóg obcował z człowiekiem, w tym przypadku z Mojżeszem, to więcej takich proroków nie było. On oglądał oblicze pańskie, jak ogląda się twarz przyjaciela, Mojżesz. I właśnie ten mądry człowiek, który chodził w światłości Bożej, Psalm 90, od 9 wersetu. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego, lata nasze giną jak westchnienie. Pismo Święte mówi, nie bądź zbyt grzeszny, po co miałbyś przedwcześnie umierać? Wiecie, bardzo dużo ludzi zeszło przedwcześnie z tego świata, chociażby dlatego, oczywiście nie my chrześcijanie mamy może do czynienia z takimi grzechami, ale na przykład przez nałogowe pijaństwo. On uważał, że mu można i on szedł za wcześnie z tej ziemi. Ale wiecie, nie tylko te grzechy skracają życie nasze. Lata nasze giną jak westchnienie. Giną, nie przemijają, giną. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to jest tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. 12 werset. Naucz nas liczyć dni nasze,
abyśmy posiedli mądre serce. Wiecie, w kręgach chrześcijańskich czasem się spotyka coś takiego, a my nie obchodzimy urodzin, albo my nie zwracamy uwagi, że tam mija rok, albo coś takiego. Ale wiecie, tu Mojżesz mówi, mąż Boży, naucz nas liczyć dni nasze. To jest wielka łaska, kiedy chrześcijanin stawia te takie słupki pamiętne, że tak się wyrażę. Jak szybko mija czas. Wiecie, każdy z nas niech przypomni, jak obchodził rok temu nowy rok. Prawda, że nam się wydaje, że to było bardzo niedawno. Ja w tamtym roku byłem kawalerem, teraz już jestem żonaty. A wydaje się, że to wszystko było wczoraj. Większość z nas może, ktoś przypomniał sobie teraz też moment, jak niedawno wychodził za mąż albo się żenił, a już ma duże dzieci. A może ktoś jeszcze tak patrzy, przypomina sobie te dni dawne, a już ma wnuki. I kiedy człowiek nie liczy swoich dni, to tak jakby on, człowiek, który nie liczy swoich dni, to człowiek, który nie potrafi się zatrzymać bardzo często. Który nie potrafi zatrzymać się, sprawdzić swoich kroków, sprawdzić motywacji swego serca i tak dalej. I właśnie ten dzień Bóg nam dał właśnie po to, aby nam wyciągnąć właściwe wnioski. Na przykład, jakie nasze jest chrześcijaństwo? Jaka jest moja pobożność? Czy na przykład moje staranie być bliżej Boga jest właściwe? I popatrzmy na przykład przez ten rok, ile przynieśliśmy owoców? Albo o ile więcej przynieśliśmy owoców? Albo jak bardzo nasze wnętrze się zmieniło? Ile przyswoiliśmy nowych cnót? Albo w jakich cnotach bardziej staliśmy się dojrzali i rozwinięci? I właśnie czas nam to bardzo dobrze pokazuje. Czas nam również potrafi pokazać, jacy są nasi przyjaciele, jacy są nasi bracia na przykład. Czas to również wypróbowuje. Będę czytał jeszcze niektóre miejsca z Pisma Świętego i chciałbym właśnie, abyśmy zwrócili właśnie swoją uwagę na sens tych wersetów, które będę czytał. Jeremiasza 45:5. Wiemy, że dzisiejsze czasy są czasami, kiedy jest moda na konsumpcjonizm. Trzeba mieć zawsze nowe, smaczniejsze, doskonalsze, szybsze, ładniejsze, wydajniejsze, oszczędniejsze i tak dalej. I ten świat dąży cały czas w tym kierunku. Między innymi dlatego też w sklepach zawsze coś się sprzedaje, bo zawsze jest coś nowego. I czytam teraz z Jeremiasza 45 rozdział, może od wcześniejszych słów. Drugi werset. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, o Tobie, Baruchu, ponieważ powiedziałeś, biada mi, gdyż Bóg dodał zmartwienie do mojego bólu. Jestem wycieńczony wzdychaniem i nie znajduję odpocznienia. Tak mu powiedz, tak mówi Pan. Oto co zbudowałem burzę, a co zasadziłem wypleniam, mianowicie całą ziemię. A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich? Nie żądaj, bo oto sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało, mówi Pan. Lecz tobie daruję twoje życie jako zdobycz, wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wiecie, ja myślę, że u Barucha rzeczami wielkimi, które on mógł oczekiwać, to mógł być przynajmniej pokój w kraju. To mógł być szacunek w narodzie izraelskim do swojego Boga, którego w tamtych czasach nie było. To mogło być to, że deszcze miały spadać w okresach, które zawsze spadały. A kiedy naród izraelski odchodził od Pana, Pan Bóg między innymi ich karał posuchą różnymi rodzaju tam plagami, albo jakaś szarańcza przylatywała, zjadała
plony ziemi i tak dalej. I wiecie, on rzekomo chciał bardzo normalnych rzeczy. W tamtych czasach to były bardzo zwyczajne rzeczy. A Pan Bóg w tamtych czasach te rzeczy nazywa rzeczy wielkich, nie żądaj ode mnie. Bracia i siostry, i właśnie dzisiejsze czasy są czasami dosłownie takimi samymi. Tak mówi Pan, oto co zbudowałem, burzę, co zasadziłem, wypleniam, mianowicie całą ziemię. I przeczytam właśnie, my znamy słowa apostoła, że ziemia czeka na wylanie następnego gniewu Bożego i będzie zniszczona ogniem. Jednakże bardzo często nie pamiętamy, ja przynajmniej, bracia i siostry, przyznaję się, nie zawsze pamiętam o innym fragmencie Słowa Bożego, Izajasza 24:19. Jeśli ktoś właśnie chce zbudować na tej ziemi swoje królestwo, swoje szczęście utrwalić, to wybrał bardzo zły grunt. Izajasza 24:19. W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia. W koło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej przestępstwo, także upadnie i już nie powstanie. Podoba się nam taki fundament, o którym jest taka obietnica, że rozpadnie się w kawałki i nigdy nie powstanie. W Hebrajczyków znane słowa oczywiście, bo przemawiam do ludzi, którzy znają Słowo Boże. Hebrajczyków 13:14. I tu autor tego listu nas znowu napomina, gdzie inwestować nasze możliwości, nasze siły, nasze ambicje, naszą gorliwość, nasze starania. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Wiecie, na przykład Hiob był mężem, któremu się powodziło, któremu błogosławił Pan. Ale nawet dla tego męża sprawiedliwego Bóg pokazał, że to, co człowiek posiada, jest niczym. Wystarczy dopust Boży, że Bóg nie będzie ochraniał tego, co my posiadamy, i już człowiek jest jak plewa na wietrze i ulatuje. I gdyby Bóg nie powiedział dla szatana, jego duszy nie ruszaj, to biedny byłby właśnie Hiob. Jednakże wrócę do tych słów, gdzie Bóg właśnie do Barucha powiedział, ale życie tobie daruję, dokądkolwiek pójdziesz. Wiecie, przywilejem dzieci Bożych jest to, że nawet jeśli kiedy utną głowę dla nas, tak jak ucięli głowę dla Jana Chrzciciela, to nawet jeśli on przeszedł przez ten obrazowy Jordan, to i tam Bóg jest z nim, to i tam ten mąż Boży żyje. Tak jak na przykład Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bóg darował im życie. Przyznaje się do nich nawet i po śmierci. Dokądkolwiek oni szli, nieważne ile czasu ich życie trwało, w ciele umarli, ale żyją. I wiecie, i to jest dla nas bardzo wielka gwarancja i bardzo wielkie zabezpieczenie. Wiecie, kiedy człowiek jest nieśmiertelny, wyobraźmy sobie żołnierza na polu walki, który jest nieśmiertelny. Ja myślę, że nikt by nie chciał z takim żołnierzem mieć do czynienia. I wiecie, my sobie, chrześcijanie, którzy twardo wierzą w tą nieśmiertelność, w zmartwychwstanie, życie wieczne, oni sobie odważnie poczynają. Oni są groźni właśnie dla szatana. On nie chce spotykać na swojej drodze tych, którzy założyli swoje fundamenty na tej wiecznej skale, odwiecznej skale, której pokonać się nie da.
Jednakże kiedy on widzi, że może nas za nos wodzić tak jak Samsona wodziła Dalila, mu nic więcej nie trzeba. Mu nic więcej nie trzeba. Dlatego właśnie sprawdźmy nasze serca, sprawdźmy, kto w tym roku nas wodził za nos, że tak się wyrażę. Pismo Święte dla nas mówi 1 Koryntian 10, 11. Właśnie tak idę po wersetach. Myślę, że Słowo Boże jest największym autorytetem w życiu chrześcijanina, tak przynajmniej być powinno. Dlatego czytam. Koryntian 10, 11. Kolejne słowa, które nas powinny pobudzić do tego, abyśmy nie szukali na tej ziemi trwałości, ale u Boga i tego pokoju, o którym było już przede mną powiedziane. A wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Wiecie, nie jest powiedziane, jak blisko kresu wieków, czy milimetr, czy dwa milimetry na tej skali, ile czasu trwa Ziemia. Nie wiemy. Może w niektórych sercach się rodzi taka myśl, Chrystus nie szybko przyjdzie, nie szybko przyjdą sądy Boże na tą ziemię. Jeszcze zdążę pożyć, przecież jestem młody, mam prawo. Czas pokaże, czy to była mądra decyzja. Ale nie bądźmy raczej tymi, którzy pozwolą czasowi zweryfikować nasze decyzje. Lepiej popatrzmy do tyłu naszego życia, wstecz, wyciągnijmy właściwe wnioski. I niech ten rok będzie bardziej jakościowy. Przynieśmy jako tą ofiarę miłą Panu. A wtedy On postawi nasze nogi na wiecznym gruncie. I niezależnie od tego, jak bardzo ten świat widoczny przez nasze oczy, świat fizyczny będzie się zmieniał. Czy w Polsce będzie wojna, czy będzie trzęsienie ziemi, czy nie wiem co jeszcze, dokądkolwiek pójdziemy, Bóg daje nam gwarancję. Żyć będziemy w Jezusie Chrystusie wiecznie. I jeśli wytrwamy do końca, to pozwoli nam nawet zasiąść na Jego tronie, tak jak Ojciec dał zasiąść dla Chrystusa na Jego tronie. I ja myślę, że bardziej zacniejszego celu, bardziej cennego celu nie da się już wybrać. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.